Cześć. Jak byłam w pierwszej ciąży z Lili, to mimo, że miałam dosyć sporo wsparcia takiego od rodziny, od znajomych, dużo serwowałam po internecie w poszukiwaniu różnych informacji odnośnie ciąży i porodu, i czytałam mnóstwo książek, to cały czas wydawało mi się, że moja wiedza na temat tego, jak to będzie wszystko przebiegało, jak się zajmować dzieckiem, jest taka trochę chaotyczna. No i oczywiście brakuje w niej praktyki, jakiejkolwiek praktyki, bo to, że dowiedziałam się, że aha, no dobra, taki jest rozmiar pieluszek i tak trzeba mniej więcej przewijać, no to wiecie, to dopóki się samemu nie sprawdzi, nie zrobi, nie popróbuje kilka razy, to jest takie, no jest ta wiedza, bo jest. I wydaje mi się, że troszeczkę ten problem został mi rozwiązany dzięki szkole rodzenia. I o tym dzisiaj chciałam Wam właśnie powiedzieć. Moja szkoła rodzenia, którą ja sobie wybrałam, to szkoła rodzenia przy szpitalu, właśnie tym, w którym chciałam rodzić i rodziłam w pierwszej i drugiej ciąży. Mam nadzieję, że tym razem też się uda. O tym szpitalu mówiłam Wam w poprzednim odcinku i oczywiście o domu narodzin. Tutaj o, dostałam takie zaświadczenie, że skończyłam szkołę rodzenia. Natomiast szkoły rodzenia teraz chyba są wszędzie właściwie dostępne, bezpłatne są te zajęcia, więc można spokojnie z tego korzystać. Oczywiście są też opcje płatne, jeśli ktoś chce na przykład przejść taki kurs dużo szybciej, albo też, żeby był on w bardziej rozszerzonej formie, nie wiem, może więcej praktyki. No to niektóre miejsca proponują też oczywiście płatne takie szkoły rodzenia. Ja chodziłam na te zajęcia bezpłatnie. Zajęć miałam 5, one były 3-godzinne. Podejrzewam, że program jest bardzo podobny w każdej szkole rodzenia, więc ja Wam powiem, jak tutaj to wygląda. Ten program też podejrzewam, że się trochę zmienia. Ja Wam podam ten aktualny, który teraz obecnie znalazłam, tak oczywiście w skrócie, jeśli chcecie, to sobie wejdźcie na stronę szpitala, jednego, drugiego, no bo to wiadomo, że podejrzewam, że w każdym szpitalu taka szkoła rodzenia jest, albo gdzieś w Waszej przychodni, gdzie chodzicie na przykład do ginekologa, no w wielu miejscach naprawdę takie szkoły rodzenia się znajdują. Pierwsze zajęcia to były takie zajęcia z fizjoterapeutą, dotyczyły ćwiczeń fizycznych, dotyczyły tego, jak po ciąży mamy czy ćwiczyć, czy jak mamy sobie radzić z różnymi kobiecymi problemami. Na tych zajęciach również macie ABC odnośnie noworodka, czyli wszystkie problemy związane z dzieckiem pod kątem chorób, pod kątem szczepień, co może się dziać, tak? Co może się wydarzyć. Drugi to jest przygotowanie do porodu. To mi się bardzo podobało. Każdy mówił, w którym szpitalu będzie rodził, więc mógł się dowiedzieć, na przykład dany szpital, jakie ma podejście do, w ogóle do porodu, jak ten szpital wygląda, więc te położne były do tego przygotowane. Dowiedziałam się, jak mam spakować torby. To właśnie mi się podoba w szkole rodzenia, że tam te położne mówią takie naprawdę praktyczne, podają praktyczne informacje, czyli faktycznie, co powinniśmy spakować, co może się przydać, a co lepiej zostawić w domu, i jak różne rzeczy sobie przygotować po kolei przed jeszcze porodem. Więc to ci się na pewno przydaje. Kolejny temat, poród. No to oczywiście wszystkie etapy porodu, tutaj ćwiczenia z oddychania, które się często na jakichś filmach pojawiają, to oczywiście na takich zajęciach też są. Tutaj ćwiczymy razem z partnerem, są też pokazane, akurat w mojej tej szkole były jak różne techniki łagodzenia bólu, tak? I tutaj jak partner ma wykonywać jakieś różne masaże. Mi się to w pierwszym porodzie bardzo przydało.
więc dobrze, że Krzysiek się tutaj wyedukował w tym temacie. No i kolejny temat to jest połóg, czyli to, co się dzieje po porodzie, jak kobieta może go przechodzić, jak to w sytuacji jest w przypadku porodu naturalnego, jak w przypadku cesarki, czym to się różni, ile trwa ten połóg i tak dalej, i tak dalej. Kolejna sprawa to jest pielęgnacja noworodka, czyli jak przewijać, jak ubierać. Tutaj akurat my mieliśmy do dyspozycji lalki mniej więcej wielkości noworodka, więc można było się uczyć, jak po prostu założyć jakieś tam pajacyki, jak założyć pieluszkę. Tutaj takie rzeczy stricte praktyczne można by podczas tych zajęć poćwiczyć sobie, popróbować. No i ostatni temat to karmienie piersią. Wszystkie techniki, jak tutaj, jak do tego tematu podejść, jak trzymać dziecko, jak żeby dziecko faktycznie komfortowo się najadło, jak w ogóle rozpocząć tą laktację, jakieś różne problemy związane z tym, co w przypadku, kiedy nie macie pokarmu, co w przypadku, kiedy macie tego pokarmu za dużo, więc tutaj dosyć szeroki temat. Mój szpital akurat jest bardzo nastawiony na karmienie piersią. Pamiętam po drugiej ciąży, jak leżałam z dziewczyną, która była właśnie, no to było jej pierwsze dziecko i miała problemy z laktacją, to co chwilę właściwie ktoś przychodził, ktoś jej tłumaczył, ktoś jej pomagał, żeby to jej się udało i wspierał ją cały czas, że spokojnie, że na pewno się jeszcze uda, na pewno to karmienie jej wyjdzie. Trzeba czasu, czasami trzeba różnych popróbować właśnie różne techniki karmienia, nie denerwować się, nie stresować, bo to chyba jest najgorsze, co może być, to jest stresowanie się przy karmieniu i to, że o nie, na pewno ja mleka nie mam, na pewno nie będę karmić, a na pewno dziecko jest, nie wiem, na coś uczulone czy coś. Nie, tutaj kwestia spokoju i takiego trzy razy wdech, wydech i na pewno się nauczymy. Tak to u mnie wyglądało. Co mi się najbardziej w tym wszystkim podobało? No oczywiście kwestie praktyczne. To, że można było różne rzeczy popróbować, poćwiczyć z partnerem. To też jest ważne. Przychodzimy tam razem, więc działamy w grupie, łączymy się i robimy to wspólnie. Idziemy na spotkanie przez te 3 godziny, razem pracujemy, razem ćwiczymy, razem przygotowujemy się do porodu, do tego, jak później wychować dziecko. Często były w ogóle takie oddzielne, jakby można powiedzieć, podtematy dla panów tylko i wyłącznie. I to też jest fajne, akurat w tym miejscu, gdzie nie wiem, czy w każdym, ale to tam było to też takie dosyć istotne, że ci partnerzy nie byli tacy pomijani na zasadzie najważniejsza to kobieta, bo ona jest w ciąży. Nie, właśnie partner też ważny, to, że on wspiera, to, że on gdzieś tam cały czas podczas tego porodu jest. Nawet jak tylko niby trzyma za rączkę, to naprawdę dla kobiety jest bardzo, bardzo dużo. On zabiera jednak część tych, można powiedzieć, stresujących emocji i to, jak ma właśnie, co ma robić partner podczas tego porodu, to też właśnie na takiej szkole rodzenia u mnie się pojawiło. I to jest pierwsza rzecz, właśnie te kwestie praktyczne. Druga rzecz, która mi się bardzo podoba, to, że wreszcie wszystko zostało mi takie poukładane, wszystkie te elementy, układanki, to zostały posegregowane i to, że mogłam zadawać swobodnie mnóstwo pytań. To, co mi gdzieś tam przychodziło do głowy, to od razu buch, temat. Też to, że akurat mogłam poznać te położne, które są w tym konkretnym szpitalu. Mogłam zobaczyć i dowiedzieć się, jak właśnie ten mój szpital podchodzi do różnych takich kluczowych kwestii, cesarka, nacięcie krocza i tak dalej, i tak dalej. To tutaj było to też omawiane oczywiście w aspektach każdego szpitala, ale przede wszystkim tego, bo większość tak naprawdę kobiet chciało rodzić w tym szpitalu, którego jest ta szkoła rodzenia, więc to gdzieś tam było przede wszystkim omawiane. Dla kogo taka szkoła rodzenia? Ja uważam, że dla osób, które są w pierwszej ciąży, to jak najbardziej tak. I polecam zdecydowanie, żeby iść, żeby zobaczyć, jak coś takiego wygląda. Jeśli ktoś już jest w drugiej, trzeciej ciąży, tu wydaje mi się, że troszeczkę mniej jest to jakby potrzebne czy ważne.
Chyba, że ktoś miał dużą taką, dużą przerwę, no to wtedy może chce sobie przypomnieć te wszystkie rzeczy. No ja już w drugiej, trzeciej ciąży już nie chodziłam, bo miałam tak szybko jedno dziecko po drugim, że wydawało mi się, że ja po prostu wszystko już wiem, a tego, czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam, czy coś, to sobie, nie wiem, już doczytam, ale już mniej więcej ten schemat, ja już mam to wszystko w głowie poukładane, więc już nie jest mi to do szczęścia tak bardzo potrzebne. Jeśli byliście w takiej szkole rodzenia i macie ochotę, to piszcie w komentarzach, jak to u Was wyglądało, czy faktycznie polecacie, a może nie, może Wasza szkoła rodzenia była beznadziejna i w ogóle się nie sprawdziła, to też chętnie poczytam. Na pewno to też pomoże innym, którzy będą wybierać właśnie, czy iść do takiej szkoły rodzenia, czy nie, będą się zastanawiać. Więc jeśli macie czas, to chętnie piszcie właśnie w komentarzach z Waszej perspektywy, jak to wyglądało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa pa!